Hej, to Dalmar, witam serdecznie wszystkich fanów strategii i jednocześnie podniemnych latadeł. Gramy w Ace Patrol, Sida Meiera, druga kampania przed nami. Jakie mamy newsy? Nasz boss, który ma 12 zestrzeleń, tom 9 żyć, dostał awans i ma nowe manewry. Co to jest? Może się wspinać, skręcając w lewo. Świecę w górę robić, proszę, jakiś ten. Pełna pętla pewnie pozwala na ogon wejść przeciwnikowi. A zobaczmy, dawaj, ja. Excellent! Oliwia się nauczyła nowych manewrów. Tobie przydałyby się jakieś defensywne, zdecydowanie, manewry. No, pokaż się, wkurza mnie to przełączanie takie. Zaawansowany manewr kończący się w losowej... w losowym kierunku, zobaczmy, co to jest. Jakie to będzie miało znaczenie. Nie, proszę przełączyć na ten średni poziom trudności. Mam dostępne upgrade'y. Pancerz. Boss już ma wszystkich, to damy koleżance. Ty jesteś najbardziej zaawansowana. Święta 1916 roku, wszyscy więźniowie zostają wymienieni. To wtedy, kiedy ktoś z naszych pilotów zostałby zestrzelony nad wrogim terytorium, w tym momencie wróciłby do służby. Ofensywa pod Arras. Zostaliśmy przeniesieni. No i teraz mamy... Co to jest? Wróg nas wyzwał, żeby zestrzelić dwóch z ich asów. Zostali spotkani nad linią frontu. Eksperymentalna broń jest testowana w naszym kompleksie. Wróg będzie chciał sfotografować nasze sekrety. Kaczka. Nowa klasa rudkich pilotów przybyła na wrogie lotnisko. Pojedynczy samolot może złapać ich podczas treningu. Okej, czyli my jedziemy tutaj. Wygląda to najciekawsze. Wybierzmy dwóch pilotów. Excellent. Yes, sir. Jak tu będziemy z asami walczyć, to też wybierzmy sobie jakiś naszych asów. No to lecimy. Ja was przyciągnę nad naszą artylerię. Do góry poproszę, żebyście mogli... i teraz tak. Na czołówkę. Poproszę do góry. Tak jest. Jeśli oni się nie boją, kto to w ogóle jest? Tu będę miał pierwsze trafienie. 4, 2, 4. Do tego drugiego. Tak jest, artyleria was tu rozstrzela. I teraz tak, tu 4, tu 4, tu 8, tu 10. Ja poproszę 10 na wznoszenie. Koleżanka jeszcze zakręci. Fajne rekina miał namalowanego. O proszę, oni potrafią cuda robić. Ale ja też potrafię. O, w ten sposób. Koleżanka wykona swój nowy manewr, jak potrafi. Ona nic nie, się nie wydarzyło. Ostrzelał mnie za 10%. Spróbuj szczęścia raz jeszcze. Ale to powoduje, że ty będziesz w stanie uciec. Tu do góry. No i fantastycznie. I teraz tak, ty zjeżdżasz w dół. A na bok, do góry pół pętlą. Mogłabyś mu przydzwonić.
A najlepiej będzie, jak uciekniesz na 2%, czy mu przydzwonisz w tą stronę. Dawaj. Mniejsza szansa, że ten drugi cię ostrzela, ale on też jest, kurczę, dobry. Skubaniec dobry, dobrzy są. Odbij w lewo. Na pół beczce. Nic dziwnego, że się czuli pewnie, ale tu mam 16% aż. Także uszkodzony został silnik. Kurwa, pękną schodzi w dół. Kurczę. 8, 6, 8, 4, 5. Leć za nim na 4%. Za daleko, żeby ten cię uszkodził, a tutaj go wymienić. Do góry ze wznoszeniem, żebyś mógł wykonać obrót. Jak ty się obrócisz w tą stronę. Dobrze. I teraz zjazd i ostrzelanie przeciwnika. Pali się. 18%. Tu przeciwnik też się fajczy. Bardzo dobrze. Świetny strzał. 4, 4, 6. Mamy jednego. Do góry. 4%. 2. 2 za 3. Ojojoj. Richthofen, kurczę, jest dobry. Potrafi dwa manewry naraz wykonać w turze. Ale tego nie uchroni przed dorwaniem. 10%. Dobrze, udało się. Good job, squadron. Return to base. Trudne. Excellent. Olivia awansowała i stała się asem. Split S. Poproszę to. Wybierzmy misję. Tu jest. Bez ochrony myśliwców. Bombowiec został wysłany przeciwko wrogiemu magazynowi. Mamy zrzucić bombę i dolecieć do celu. No to zobaczmy. Przypuszczam, że będzie wybór pilota. Ten się naprawia. Zdaje się, że po prostu będę prowadził bombowiec. Taka misja za punkty. Dobra, co mam zniszczyć? To mam zniszczyć, a tu są 3 wrogie myśliwce. Lecą nam na spotkanie. I to będą krążyć po prostu nad celem. Poproszę się ustawić ładnie w linii, żeby każdy osłaniał w takim trójkącie polecili. Żeby każdy każdego mógł to osłaniać. Czyli tak, ty wyrównaj, ty skręcasz, ty o jedno pole. O, w ten sposób. No i lecimy. I
zaczyna się zabawa. 10%. Jeżeli chcesz korzystać za 13. Za 13. Za 4, za 6, za 4, za 2, za 6, za 6, na cel lecimy. Za 8, za 14, za 12, ale wlecimy na artylerię. Wściekłotnicze. Jak nam usiedli na ogonach, to tutaj jakieś głupie manewry wyrównej. Za 17. Za 13. Siedzi nam na ogonach. Za 10, za 13. Dobrze. Na razie nie jest źle. Za 12. Za 10, za 12. Za 23 w tym kierunku. Poproszę osłaniać się nawzajem. Za 23, bardzo dobrze. Za 13, 14, za 14. Pierwszy zestrzelony. Teraz ty, pójdź w lewo. Ty w lewo, ty w prawo, to któregoś mam nadzieję podejdziesz pod ogień. Dobrze, 10%. Za 33, no grzech. Jak tak się wystawił, grzech nie skorzystać. Tu. Wyrównasz. Tu będzie 10%, ale ostrzelać artyleria. Którym ty jesteś w ogóle? Jak fajnie, to ma znaczenie. Nie udało się. 10%. 10, 18. 20, jakbyś umknął w tym 18, jest dobrze. My engine's on fire! Palą się, to jest miłe. Czy możesz zamurkować jakoś? Pierwszy z moich bombowców spalił się. Został ostatni. Za 10%, tak. Tylko za 4. Za 3 z karabinu. Niedobrze, że się rozdzielacie, bo będzie katastrofa. Chociaż ten powinien dolecieć na cel. A ten może się sfajczy, zanim cię dogoni. Kończy się mapa, tam nie możesz zawracać. Udało się. Udało się, sukces. Zjarał się. Koniec, zwycięstwo. Good job, squadron. Return to base. Wybierzmy misję. Co to jest? Szybki bombowiec, szybki nalot bombowców przeciwko naszym celom. Pojedyncza eskorta myśliwska jest osiągalna. Chronić bombowce nad celem. Wrogie bombowce, zestrzelić bombowca przed nim osiągnął cel. Balon. Drogie balony obserwacyjne zostały odpalone, żeby odkrywać nasze plany. Zestrzelić balony. Poprosimy. Ile pilotów? Dwóch.
Ja biorę cały czas mojego gościa. On mi się bardzo podoba. Teraz polecisz może ty. Czy ja mogę samoloty wybrać? Kto jest na froncie? Jedynka, dwunastka jest takim kurczę fioletowym. Dlatego trzeba uważać. Dobra. Mamy balony. To jesteś ty. Dwa balony, dwa samoloty. Czyli polecimy sobie tędy. Dobra. Pierwszy cel to jest ten as. No i to powinniśmy się już związać walką. Jest. Za 30%. Jak mi ładnie podszedł. Za 4, za 2. Za 4. Ależ manewr posiada umiejętność. A ja ci ucieknę spod ognia. Za 13. Dobrze. Zrobili mnie w jajo. Odbijmy w lewo. A ten taki jest. Ładną tu pętlę. Jak się odwinie, to powinien zrobić kuku. Tak jest. Wznieś się na wysokość. Ten tu załatwi za ciebie. Za 22. Za 17 ze wznoszeniem poprosimy. Daj w lewo, będziesz tu krążył, a ty za nim. Chodź, ty, musimy go... Jest, dogonisz go i mamy gościa. Jest pierwsze zastrzelenie. Do góry. Leci na nas. Wyrównaj. Rozwiniesz się pętlą, polecisz na spotkanie. Dawaj. Obnij się. No i znowu się nawiąże walka. 8, 8, 4. Tak, myślałem, że go zahaczy. No, jaki ładny manewr wykonał, ale tego nie pomoże już teraz. To jest ta pionowa świeca. Dwadzieścia cztery. Tu do góry. Wymień go, tak jest. O, ile ci brzydko usiadł na ogonie. Ale to już koniec z tobą. Czas na balony.
punkty na jednego, to na drugiego. Każdy po zestrzeleniu to powinno powodować, że obydwaj awansujecie na kolejny poziom i dostaniecie nowe monety. Co mnie niezwykle cieszy. Bring down the balloons! No właśnie robię to. Balony to na szczęście formalność. Pierwszy już ostrzeliwany, drugi również. Trzeba uważać, żeby się nie wyrzucić. 100%. I 100%. Bardzo dobrze. Nowości z frontu. Tu prosimy. Dostał krzyżyk, oznaczenie i ma możliwość. Co to jest? Atak ze zwiększoną celnością. Tu są jakieś manewry podstawowe, jeszcze przydadzą się. Lepszy gun. Poprosimy do koleżanki, wybierzmy misję. 500, 1000 punktów, wysokie ryzyko. A więc ważne spotkanie, dochodzi do ważnego spotkania we wrogiej kwaterze głównej. Nie jest możliwa eskorta. Ten znowu bombowcami ma być. Nie chcę. Drogie bombowce lecą na nasze składy zaopatrzenia. Zastrzeli bombowce, zanim osiągnę swój cel. Poproszę w takim razie tą. Przypisać pilotów. Oczywiście mój as. Koleżanka tym razem. Czemu ty lecisz takim samolotem? Ty masz lecieć. Jedno tylko zestrzelenie, jak słabo. Tylko jedyne, nie masz jeszcze medalów. Bombowiec i dwóch przeciwników. Gdzie jest bombowiec? Tu są dwa samoloty. Bombowiec gdzieś w chmurach? Tu jest mój cel. Ich cel w zasadzie. Tak jest gdzieś w chmurach. Jest, pojawił się. Na szczęście wolno lata, więc z tymi się trzeba będzie szybko załatwić. I teraz tak, pomóc koleżance za 50%, czy tego strzelać? No, już się prosi. Za 10, za 13, za 7. To ze wspinaniem na 13. My being has been damaged. Tak czułem, że się wystawia na strzał. Na szczęście on nie był jakiś specjalnie groźny. Jak się odwiniesz w tą stronę, to będzie dobrze. A koleżanka ma szansę cię ostrzelać. No, ależ mojego asa ostrzeliły. Za 8. Ty się wspinasz. No i bombowiec jest nasz. 5%, 41. Potrafisz jakieś manewry wykonywać? W tą stronę, jak polecisz, to się... Musimy wykonać naszą ulubioną półpętlę. Nie potrafisz nic wykonywać, więc po prostu zawracać. Tak się ładnie wystawi na strzał, chłopak. Poleć może w tą stronę w takim razie. Jest dobrze. Po 6% się wymienili i tu bombowiec wydać. Ty musisz teraz wyrównać, jak nie mam.
46%. Ale z góra nie zrobisz. Masz pierwsze zastrzelenie, koleżanko. Tam drugie w swojej karierze. Masz szczęście. A, ci odda. I bombowiec też będzie twój. A tu my sobie spróbujemy z tym poradzić mi się. Bombowiec zaraz padnie. 15. Złym kątem trochę, ale to nic. I kończymy z bombowcem. Nie doleciał na cel. Mission accomplished. No proszę, tak miło. W końcu chłopak doszedł do wniosku, że spierniczy nad wrogą, nad swoją artylerię. On jest ledwo uszkodzony. Próbuje tu jakieś zaawansowane manewry i tego zgubi. Za 18%. Dobra, lecimy, trudno. Mocno cię postrzelali. Ale w chmury się schował. Spryciula. Chłopie, wracasz do domu. Zestrzelili mojego asa. Ależ błąd. No i trafi do niewoli chłopak. Za 10. No koleżanka ma się okazję pomścić, chociaż może być ciężko. Ja mogłem go nie zestrzelić. Był tak niezwrotny. Ależ błąd. Trafił do więzienia i tak będę czekał na kolejne święta. No, koleżanka ma 4 zestrzelenia. I poproszę o co? Szybkie opadnięcie, to powoduje, że to jest dobry unik. Poproszę o pół pętlę, wybierz misję. Atujący cyrk. Zwiększa się ilość wrogich patroli. Okej, okay. To powoduje, że będę w stronie do indyków. Dobrze, poproszę. Nowe samoloty. Szybsze są. No grzech nie skorzystać. Tym, kto... Tak, ale manewrowość mają mniejszą. Ale ma tylniego strzelca. Przewaga będzie polegała na tym, że będą szybciej latać o jedno pole. Czyli mogą uciekać i do tego jeszcze będą mieli... A spróbujemy. Koleżanka się przeleci czymś takim. A ty zostajesz na tych samolotach. Dobrze, i teraz tak. Poproszę ciebie. A to nie jest... jak to się nazywa? To nie był wybór pilotów, tylko yes, sir. Polecicie ze.
A, potwierdzić. Czterech rukich. No to lecimy. To. Faktycznie oruki 3%, 12%. Trzydzieści cztery procent. Poproszę, gdzie to było? To. Aż mi przykro. Trochę ich dużo. 18, 6. My engine's damaged. 2, 3, 10. Braliśmy oczywiście 10. Ten kociołek się za chwileczkę skończy. 4%, 4, 4 i nadwogą artylerię. Poproszę do góry. Strzelę go z tego durnego karabinku. Ładnie mi się wyszło nogi. Ale mi nastrzelał 20%, jeszcze 8. Uciekaj, chłopie, 10%. 6 przy odwinięciu, 10. Ja rozumiem, że go zestrzelić. Oj. 18. Uciekaj do domu, jak się zestrzelą, chociaż nad naszymi liniami, mam nadzieję. 40%. 28 i też cię nie ma. Mamy pierwsze zestrzelenie. Spada. No niestety. 28. Gonga. Ten jest uszkodzony. 14, 10, 8. Oj, tu usiadł, źle skręciłem. 28. Dobra, jedziemy. My engine is on fire. My engine's on fire. Uciekaj. Zaraz ciebie tu zestrzelał. Jeszcze się spalisz, to w razie czego to. Trafisz tylko do szpitala. We'll get him next time. Przegrałem. We'll get him next time. Excellent. Chłopak nauczył się nowych manewrów. No, kolega będzie przez 3 misje w szpitalu. No i... Yes, sir. Nie wiem, jak to masz zrobić. Ale lecimy. Aż zniszczyć 3 wrogie samoloty. Spróbuj szczęścia, mój Asie. Nie doszły.
Za 3%. No dobra. O, ja cię przepraszam. Odwinięcie w lewo, tu cię ostrzela, tu cię ostrzela. Co za gość. To będzie krótka bitwa. Ale ty lepiej uciekasz. Już się palisz? Ci goście są za dobrzy, mówiąc krótko. Tak myślę. We'll get him next time. Minus 800. Kończy się ofensywa. Dwóch uciekło. Excellent. Była wielka ucieczka i uciekli z wrogiego obozu. Ci się leczą. O kurcze, jakie to smutne. Zostajemy na pewno przy tych samolotach. Tamte to jest, niestety, nie podobają mi się. No i dobra. Do zobaczenia w następnej kampanii Space Patrol. Ta mi nie poszła jakoś do zrozumienia. Hej!